Wioski tematyczne to projekt europejski finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dużym uproszczeniu polega on na zachęcaniu lokalnych społeczności do stworzenia oferty turystycznej w oparciu o okoliczne walory. Mogą to być atrakcje o charakterze turystycznym, wykorzystujące lokalne tradycje, zwyczaje lub oparte o zasoby kulturowe. Czeszów. Wioska między stawem a lasem. Kuzińczysko. Wioska ognia i wody. Bogata oferta atrakcji turystycznych. Zwiedzanie Starego Młyna. Szlaki rowerowe. Wycieczki. Warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych. Wypiekanie chleba w zabytkowym piecu. Bogata oferta w rodzinnym parku aktywności pozwoli ciekawie spędzić cały dzień. Na przełomie sierpnia i września Malin zaprasza na konkurs Śpiewające Wsie, połączony z degustacją malinowych specjałów. Pęgów. Poza dorocznym świętem truskawki, lokalna społeczność postawiła na aktywność fizyczną, czego dowodem jest rozbudowany kompleks sportowo-rekreacyjny. Smaczkiem na kulturalnej mapie wiosek tematycznych jest stara remiza w Pęgowie. Wilkowo. Wilczy zakątek. Rozległa i malownicza wieś zachęcającym do wypoczynku centrum sportowym, skupionym wokół świetlicy. Uraz. Motyw przewodni wsi nad Odrą koncentruje się wokół rzeki i wszelkich aktywności z nią związanych. Podróżując szlakiem wiosek tematycznych, właśnie tutaj znajdziesz bogatą bazę noclegową. Mieszkańcy budują wioskę, rozwijając swoje wspólne pasje wokół kapeli ludowej, rzeźbiarstwa. Jednym z wielu pomysłów na stworzenie wioski tematycznej jest Quest, gra terenowa. Efektem końcowym jest stworzenie miejsc pracy i możliwości do pozyskania własnych funduszy w oparciu o rozpoczętą działalność. Podążając dalej szlakiem smaków, mamy szansę odkryć wioskę smaku ze szpinaku. Przykłady? Proszę bardzo. Załóżmy wioskę różaną, posadźmy róże, do pracy zaangażujmy lokalną społeczność. Zróbmy konfiturę różaną i sprzedajmy ją. Pieniądze zostają u nas, na wsi. Bagno. Kończąc podróż po wioskach tematycznych, koniecznie zatrzymaj się wśród zapachów miejscowych sił. W miejscu, gdzie historia przeplata się z przyrodą. Wieś ziołowa. Przyjedź i znajdź coś dla siebie. Wioski tematyczne to świetny biznes. Jak każdy biznes wymaga zaangażowania i obarczony jest ryzykiem. Ale to jedyna szansa na rozwój i finansową niezależność.